Dzień dobry wieczór, Tłomek. Przed wami Sekiro. Udało nam się zdobyć ostrze śmiertelności po pseudowalce z pseudobossem, który był bardzo dziwny. Korci mnie teraz od razu wrócić do Kuro. A jak? Ale tutaj w sumie chyba nie do końca, no poza tym, że nie wiem co jest dalej, to... Naprawdę? Co, oni się nie zresetowali? Jeżeli chodzi o... O co mi chodzi? Co ja chciałem powiedzieć? A, że tam wcześniej nie zwiedziłem do końca chyba tego takiego domu z tym... No, z... pokurczami. Domu, budynku. Ciężko będzie cokolwiek tu zrobić. Petarda. Petarda na start, potem odwrócenie. Bo od razu może to. Elo. Nie wyszło. Czy jest ich tu trzech? Tak. Fantastycznie. Nie będziemy się tak bawić. Gdzie ja w ogóle jestem? Dobra, idziemy do Kuro. W takim razie. A ryż! Jeszcze ryż, bym zapomniał. Okej, to najpierw pójdziemy dać ryż naszej staruszce i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jest też borsuk, z którym coś trzeba pogadać. A potem może Kuro. No, chyba tak zrobię. A potem dopiero zwiedzę tutaj resztę. Halo, dzień dobry. ひとつ人ひとあつのもごかけなまがきなまがきおこめじゃこまりごとおこめをめぐんでこめだおおおまさしくみこさまのおこめありがたやありがたやおつげをたのむ。 Przez sen? Namagaki o hosuru naraba tako age. くぐつまわしでたこあげなされ。まし。生ガキを欲するならば、たこあげ。くぐつまわしでたこあげ。くぐつまわしとは。 Jeśli szukasz świeżych owoców, no to coś z latawcem. Czyli co, niby jakaś lalka ma trzymać ten latawiec? Ale jaka lalka? Co nakręcić? Dziwna sprawa. Nakręć lalkę, no nie wiem. Czy to jest w tym obszarze? Czy jeszcze muszę iść gdzieś dalej? No, podejrzewam, że teraz może jeszcze nie będę tego robił, ale w takim razie rozejrzę się tu dogłębniej. Chociaż nie wiem, co mogłem przegapić, no ale spróbujemy. Ale najpierw pójdziemy do... Nie. Pójdziemy do Kuro. Chociaż, no dobra, skoro już idę do świątyni, to zupgrade'ujemy jakieś sobie narzędzia. Mam prawie 2000 chyba, jakoś tak. Nie wiem jeszcze, co tam poupgrade'ujemy, ale zobaczymy.
Czyli kamień jest gdzieś w otchłani, ale czy ja tam wszystkiego nie zwiedziłem? Coś przegapiłem? O, znów przecinki, super. Ulepszyłem sobie Sabimaru na takie, które działa też nawet przy osłaniających się wrogach. Spójrzmy na lokację. A, no oczywiście, przecież tu jest ta mniszka. Pewnie ona ma ten kamień w głębinie. Dobra. Wszystko jasne, chyba. Ale skończmy może tutaj jeszcze. Jestem ciekaw. Główna sala. Tereny świątyni. Chyba stąd będzie najlepiej iść tam, gdzie chciałem jeszcze ten jeden kawałek. A jednak lepiej chyba iść z tego ogniska z głównej sali, ale dojść tutaj jest upierdliwe w cholerę. Znaczy, no trzeba po prostu biec. Chciałem walczyć z tymi trzema ćwokami tam z kosami, ale nie, nie da się. Znaczy, może jakoś się da, ale raz umarłem, to mi wystarczy. Więc właśnie, chcę być tu. Jestem ciekaw, co tutaj jest w środku, czy cokolwiek. Nie był tutaj kogoś, kto patrolował jeszcze? Może to był ten? No i wypróbujemy też przy okazji, jeżeli się uda zbackstabować kogoś tam w środku, to wypróbujemy tą nową technikę. A, tam patroluje, dobra. O. To będzie irytujące. Zdążę do niego podbiec. Pewnie zaraz zawróci. A, zdążyłem. Zwierząt tu chyba nie było. Jest jeden na środku. Właśnie jego bym zbackstopował. Zaraz, to on? Co tu się dzieje? Jeszcze raz. Tak, on jest zwrócony w stronę środka. A reszta jest gdzieś... Zaraz, co? Jaka reszta? Było tutaj trzech. Chyba jeszcze widziałem. A, oni są tam. Tam jest środek, a... O, to ten jest w którą stronę w końcu odwrócony? Kurde, drzewa wszystko zasłaniają. On jest odwrócony tam, więc da się go zbackstabować. A co tam jest wewnątrz? Mnich i jeden ten zarobaczony. Czy jeszcze ktoś? Myślę, że jest, że było ich tu więcej, ale jakoś nie wiem, gdzie oni są. Spróbuję zbackstabować tego, chociaż on tak stoi na środku. Pewnie tam gdzieś pod daszkiem stoją jeszcze. A, whatever. Na pewno się uda. Jesteś moim przydupasem. Tam są mnisi. Z kim on walczy? Tam na dachu ktoś był? Aha. Ale debil. Nie jego atakuj. No nic. Czy mogę mieć kilka przydupasów na raz? Chyba. No nie walcz ze mną, chodź tutaj. Walcz z nimi. Dobra, tego już zostawię, a wy się tam bijcie.
Ładnie. Upieram. Śmieszne to jest, ten umarł. No, to dosyć długo trwa nawet. Jestem zadowolony w miarę z tego, z tej umiejętności. Ktoś tam z góry do mnie strzela. Dobra, trzeba się nim zająć. Pudło. Dobra, było lepiej. I co, ktoś teraz we mnie rzuca? A, mnich. O, nieładnie. Wszystko fajnie. Teraz pytanie a propos zarobaczonego, czy muszę mieć tą technikę, żeby go zabić, czy nie muszę? O nie, to jeden z tych. Ja pierdzielę. Boże, jakie to jest upierdliwe i jak to się leczy, prawie do pełna, no. Nie. Nie. Cholera, nie. Chyba muszę to mieć. Tą technikę, bo nie mogę. Mogę. Okej. Okay. Uff. Całe szczęście. Jakoś tak z opóźnieniem się pokazało. Ulga. Wosk tłuszczowy. I co? I tylko tyle tu było? Rozczarowanie. Nie sądzę, żeby tu były jakieś ukryte przejścia w takich miejscach. Dobrze, że daje się go zabić na stałe. Myślę, że jednak spędzę teraz tutaj trochę czasu i naprawdę wszystko dokładnie przeszukam. Nakręć lalkę, puść latawiec. What de facto niby ma znaczyć. Fajnie, że gra mi się zwiesiła. What the fuck? Zaraz umrę. Skąd oni się tu wzięli? I ilu ich jest w sumie? Co tu się odpierdziela? Dobra, trzech jest. Boże, co to za przycinki? Zaraz mi gra się zwiesi. Muszę zrestartować chyba. O, dużo expa dostałem za to. Skąd oni się tu wzięli? Pomyślałem, że... Myślę, że coś tu jest z tym bossem, znaczy z minibossem, z tym parecznikiem na rzeczy, no bo on nie służył niczemu póki co. Więc postanowiłem tutaj przyjść, a tu niespodzianka, jakieś kuźwa duchy kruków.
Ciekawe, czy można było je rozproszyć. Czy to są iluzje jakieś, czy może... Może ja tu nie byłem nigdy wcześniej? Po prostu, ale to chyba... Chyba nie. Chyba byłem. Musiałem tu być. Przecież byłem przy tym moście, no. Generalnie... Dziwna rzecz. O cholera. Zwiedzam dalej. Widzę, że ciekawe rzeczy się dzieją. Przez chwilę miałem pomysł, że może lalka to jest jakiś jeden z tych posążków. I chciałem sprawdzić, czy da się coś z nimi zrobić. Ale no, nie wygląda na to na razie. Zastanawiam się, o co chodzi z tymi jakimiś duchami teraz. I teraz pytanie. Tak, biały wiatraczek oddałem Kotaro, ale mam wciąż czerwono-biały. Może teraz po prostu pójdę do tego latawca i coś tam się stanie? Będę mógł coś zrobić? Nakręć lalkę. No bo tutaj niby nic nie mogę. Te duchy są ciekawe. Nie wiem, czy to ma jakiś związek w ogóle... Z czym to ma związek, no? Czy z tym, że mam ostrze śmiertelności? Chyba będę musiał się tam teleportować posążkiem, bo nie chcę mi się tutaj łazić. No, zróbmy tak. Wiem! O Boże, tak! Wiem! To nie ma nic wspólnego z wiatraczkiem. Pozwala kontrolować ofiarę niczym marionetkę. Teraz jak tak pomyślałem, że go zbackstabuję, to... Żaróweczka mi się zaświeciła. Czy o to chodzi? Ja nie mogę tutaj nic zrobić. On to zrobi. O kurde. Tak. Okej, okay. Jak tam wrócić? Szybko. Tędy. Fuck, czy on będzie ją trzymał teraz? Może Borsukowi coś damy radę? Ty. くぐつの術ってやつか。初めて見たぜ。おめえやるじゃねえか。ふん。へ。得意げな顔一つしやしねえ。これで俺も野暮用を済ませられる。ありがとうよ。 No i co on zrobi w sumie? A propos latawca, bo ja w sumie nie rozumiem, co to ma do rzeczy. これでタコを使って向こう岸に渡れら。ありがとうよ。 No to może to zrobisz, czy nie? Gdzie ten latawiec w ogóle? Ale w sumie... Prawdę mówiąc, co ma latawiec do tego, co ta staruszka mówiła? Coś o owocach węża. A może on je będzie sprzedawał? Chyba o to chodzi. これでありがとう。 To pytanie, gdzie on się pojawi? Gdzież on się pojawi? Nie wiem, wrócę może do jakiej... No, posprawdzam posążki. Onushi, Uchin no Miku-sama to aishita no ka? O hitokata demo ikite orareta no ka?
Jaki koto dzia. Cła i koto bakari datta dzielo ty. Unsi, jasasiku ste agete okure yo. Kore wa, hora, wasi kara dzia. Ano kotachi mina ni tabe sasete ageta katta no. Prezent dostaliśmy, ale nie, nie ma tutaj tamtego. Ile mam kasy? 1000. Mógłbym coś kupić. Szukamy dalej. Wróciłem tutaj i patrzę, że borsuk dalej się nie ruszył, ale latawiec jest gdzieś tam. Więc może da się go użyć jako grappling pointa i gdzieś tam przeskoczyć z dachu. Spróbuję przynajmniej iść gdzieś tam. Bo chciałem też sprawdzić. No, nie ma nawet tego... Zaraz, jest ten gość tutaj? Nie, nie ma go już. W ogóle wszystko zniknęło. To jest ciekawe. Nie ma tej maszynki do latawca? Czy ona była tu? A nieważne. Nie, tu była. Ale nie ma przeciwnika. Korbka no nie, nie urwana, ale nic nie mogę zrobić. Dobra, czyli no trzeba jest iść jakoś tam. To tutaj. W sumie teraz sobie przypomniałem, że ta staruszka mówiła, wskazując właśnie gdzieś tam, że tam są te świeże owoce. W przepaści czy za przepaścią. Czy trzeba iść na to drzewo? I ale co z borsukiem w sumie? Ja chcę, żeby on się tam przeprawił, a niekoniecznie... Znaczy no ja też najwyraźniej się będę przeprawiał, ale co z nim? No, pewnie też jakoś sobie da radę, skoro trafił tutaj. No tak, to drzewo było takie podejrzane. O Boże. To jest punkt taki, no, do wybicia się. I złapiemy się gdzieś tam tej gałęzi. Jestem ciekaw, dokąd to prowadzi. Pod nami jakiś las. Mglisty las, co nie napawa optymizmem. Wow. Dobry skok. Pięcia, znowu iluzje. Chociaż też ziarno znaleźliśmy na początku. Tam, gdzie był wąż pierwszy raz. Nie, chwila, co dalej? Jakoś w dół. Czy w górę? Niech no się rozejrzę trochę lepiej. Kurczę, czy coś tu w ogóle jest? Bo na razie jestem trochę confused. Tu wygląda, jakby może dało się wejść, ale nie widzę możliwości wejścia. Tam to będzie gałąź prawdopodobnie, do której można się przyczepić. Tutaj nie doskoczę, nie ma szans. The fuck? I co, mam lecieć na pałę tutaj? Może to tam powinien był celować, no ale nie, no ewidentnie tutaj nas latawiec przeniósł. Może da się jeszcze jakoś inaczej skoczyć, ale wątpię. No tam jest jakaś droga, widzę te takie symbole. Symbole, o no, tu. Może po prostu skoczyć tam przy ścianie i się złapać? YOLO! Widziałem, że były grapple pointy, nieważne.
O tak. Niekoniecznie tak. Ale też dobrze. Nie wiem, czy to był optymalny wybór. Czy to była dobra droga, ale jestem tutaj. Magnetyt. I co, da się jakoś tam iść z powrotem? Wątpię. Aha, będę musiał powtórzyć, bo tam jakoś mogłem się zatrzymać chyba wcześniej. Coś jest na dole. Podejrzana sprawa. Ciekawe, mogę tam zejść? No chyba mogę. Czy to będzie kolejny jakiś boss? Małpa wersja trzecia, bo znowu jakieś drzewa są. Dobra, z ciekawości. Aha, jednak to mnie zabija. A już myślałem, że może jednak będziemy tam sobie chodzić. Ale nie tym razem. Uff, jest posążek, dobra. No. Wciąż muzyka ze świątyni. O kurde, borsuk. Jak ty tu doszedłeś przede mną? Chwila. To wygląda, jakbym już tu był. Nie byłem. Jaskinia w zatopionej dolinie. Czy to jest zatopiona dolina? No, fajnie. Yo, Omeka. Pan Wesołek? Taki grób. ガキがいなくなった後何やら急にラッパの人が面倒になってな落ちの試しだ人さらいだ黒笠の責務だこの寺は 何もかも面倒くせえ。だから抜けたか。ああ、さてと、これで野暮用は済んだ。他に当てもねえし、アシナの城にでも戻るとするかね。どこだろうが、この寺よりはマシってもんだ。 Do zabku? Przecież stamtąd przyszedłeś. Zatem to... Okage-san de yaboyo wa sunda. Bochi bochi... Ashi... Tokoro de yo... Wakatteru kamoshirenei ga... Ashina wa ima... Zuibun kinakusei koto ni natteru. Yatte kuru nezumi no kazu mo... Jinjou ja ne. Omei mo... Kiyotsuke na. Zatę to... Boci boci... to... Wakatteru ka... Ashina wa ima... Yatte kuru... Omei mo... Myślałem, że znów nam coś będzie sprzedawał, ale jeszcze nie. Czyli w Ashinie pewnie się spotkamy. Nie mam pojęcia, ile ten odcinek będzie trwał, bo w międzyczasie przed tą teraz aktualną sesją jeszcze musiałem zrestartować komputer, bo właśnie tak się cięło wszystko. Co tam było? Jakieś światło widzę dziwne. Balon ducha, aha, to śnieg. Myślę, że tutaj zakończę, zanim gdzieś dalej pójdę, chociaż podejrzewam, że to no, nas zaprowadzi do jakiegoś miejsca, gdzie już byliśmy. No bo niby co innego. Czy tu mogę zejść? Mogę. Jeszcze popatrzę w górę. Można się wspinać. No dobra, zobaczę, co tu jest. Przejście do zatopionej doliny. Alternatywna droga jakaś? O, w mordę. To on. Może da się go zabić wreszcie jakoś?
ale bym chciał mu teraz skoczyć na łeb i go ten... Bo w sumie co innego mogę tu zrobić. Ale bym się cieszył, ojej. No widzę tam jakieś przedmioty. To jest jego łeb. Mogę się namierzyć. Czy to wreszcie ten moment? Czy to ten moment chwały? O Boże. Zemsta jest słodka. Zdecydowanie zemsta jest słodka. Świeże wnętrzności. O co z tym chodzi? Wielki wąż jest uznawany za Boga, tak? Trzewia Boga. Zjedzenie wnętrzności Boga byłoby szkodliwe dla zdrowia. What the fuck? Ale się cieszę, że wreszcie go załatwiliśmy. Więc mam suche i mam świeże. Dobra, whatever. Nagrywam dalej. Najwyżej potnę ten odcinek jakoś na pół. Czy to jest jakoś ten most... Nie, to nie jest ten most, gdzie wcześniej spadłem. Tak, to jest ten most, gdzie wcześniej spadłem. Tylko jego, no, druga strona. Tam był parecznik chyba ten pierwszy, jeśli dobrze pamiętam. O Boże. Wreszcie wąż załatwiony. Czyli to jednak nie był żaden boss, tylko... No, w sumie nie wiem, jakby walczyć z takim czymś. W uczciwej walce. Czyli na dole jednak to jest ta jakaś rzeczka, jeziorko, dobra. Podejrzewam, że z tej strony lepiej nie skakać, bo to się źle skończy. Co, muszę iść do jaskini? Jestem... wychlapany krwią. Tu ktoś jest? Czy to posąg? Kropla z moczej krwi? Czy to jest jeden z tych mnichów? Halo? Posążek. Te posążki to właśnie jakieś chyba... ofiary dla zmarłych dzieci, czy jakoś tak. No ale co dalej? Jakoś w tamtą stronę trzeba iść. No i co? Po prostu spadnę teraz do wody, tylko z tej strony. No dobra. Podejrzewam. Tak będzie? Chyba tak. No, okej. Czyli wracamy do zatopionej doliny. Ach, jak się cieszę. Tyle krwi napsuł mi, ale wreszcie zemsta. Au. Jakieś podwodne ryby. Widzę cię. I co? Nic. Au. Dobra, muszę stąd iść tak czy inaczej. Iść zaraz. Okuro, już niby byłem. Chyba teraz pozostaje zabicie tej mniszki. Albo zamek w Ashinie. Borsuk coś sugerował, że coś tam się będzie działo. Mógłbyś się wybić. Dobra, tu zakończymy. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.